coś, co zawsze chciałeś zobaczyć. Jak wygląda produkcja kebaba Rollo, którego możesz kupić w sklepie z płazem w nazwie w całej Polsce. Jesteśmy dzisiaj na terenie zakładu produkcyjnego Zahir Kebab i za chwilę wejdę tam i pokażę ci, jak to jest zrobione. Przechodzimy pomiar temperatury, dezynfekujemy dłonie i zakładamy odzież ochronną. Zaczynamy od przyjęcia produktów na produkcję. Ścięte i upieczone mięso, pity oraz sos przychodzą do zakładu już gotowe. Na miejscu przygotowywane są jedynie serówki. Marchew oraz kapusta zostają poszatkowane, a następnie ręcznie wymieszane. Proces składania kebaba zaczyna się od przygotowania pity. Dodaje się mięso, składniki oczywiście są ważone. Odpowiednia ilość sosu, surówki i finalnie całość zawija się ręcznie. W kolejnym etapie keps trafia na grilla, gdzie jest wstępnie przypiekany. Po wszystkim umieszczany jest w specjalnej chłodni. Zapakowanie odpowiada potężna maszyna, która jest w stanie w godzinę przygotować tysiące kebabów. W opakowaniu znajduje się również specjalna mieszanka gazów, dzięki któremu produkt będzie dłużej świeży. Na koniec przechodzi przez specjalny detektor metalu, jest pakowany w kartony i gotowe. I co, zjadłbyś takiego? A co ty sądzisz o takim kepsie od Zahira? Próbowałeś? Daj znać w komentarzu.